Siemanko, z tej strony Ali. Witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem bloku siłowego. Wiem, że duża część z Was też chodzi na siłownię i bardzo fajnie, no bo tutaj mogłoby się wydawać, że to jest troszeczkę niepotrzebna rzecz, jeżeli gra się w piłkę, ale jak pokazują obecni topowi zawodnicy, no jest to praktycznie rzecz nieodzowna, nieodłączna. Ciężary mocno pomagają poprawić siłę i wytrzymałość, która potem przekłada się na te bardziej atletyczne elementy gry w piłkę nożną. Także dzisiaj jest 31 stycznia, 3 dni temu zakończyłem blok siłowy. Chciałem zbudować jak najwięcej siły bez wzrostu masy ciała. Dorzuciłem sobie co prawda 2 kilo, ale tutaj no zrobiłem to celowo, żeby troszeczkę sobie pomóc w podbijaniu tych wyników. Skupiłem się na 3 głównych bojach, czyli przysiad, martwy ciąg i wyciskanie na płaskiej. Tutaj gdzieś Wam podrzucę pierwszy trening tego bloku, jakie miałem wyniki. No i za chwilkę zobaczycie, jakie wyniki udało mi się uzyskać. O, ale masło będzie. W momencie jak mi się tam od tego jak wstaję, jak mi się uruchamia to biodro, nie? Nie, ja nie wiem czy to wykorzystam w ogóle, ale mówię tak wiesz, tobie. Ogólnie a może to wykorzystam, może nie. Właśnie jak mi się uruchamia to biodro, nie? Tam jest okej, schodzisz, wstajesz, ja nagle pyk i tam jest tam wiesz, takie drapanie. No i też wiadomo, że czwórki, no nie? Gdzieś tam nie wyrabiają. Ale nie będę już żałował tego. Te 130 z rekuracją można by w sumie, ale spróbuję po wyciskaniu, jak zrobię ten wynik taki jak chcę, to zobaczymy. Dobra. Skurcz biodro. Ale wytraciłem momentu. O kurde. No nie. Oj, kurde, no nie wiem czemu to się dzieje. Czy po tym przysiadzie? Ale wcześniej w lewym mnie złapał, to jest prawda. Dobra, ciężka batalia. Jestem na to gotowy. To rozczarowanie też mi nie pomaga. To zapiera mi tak jakby energię jeszcze bardziej. Treningowo w sumie, no to nie muszę, wiesz, nie muszę się nawet jakoś motywować. Mogłem to 116 spróbować. Mogłem pójść, no ale trudno, dobra, już nie będę tego żyłował. A też nie chcę w sumie przedłużać, to już tutaj powiem, nie będę nagrywał, nie chcę też przedłużać tego cyklu już treningowego, bo zaczyna się coraz więcej piłki, więc już chciałem przejść sobie spokojnie w poniedziałku na ten plan wytrzymałościowy. No już po wyciśnięciu 110 kg, tak czułem, że na ostatnim treningu w serii robiłem 112 i to szło minimalnie lżej niż dzisiejsze 110, więc już czułem, że będzie ciężko. No myślałem, że może obecność Rafała troszeczkę tam z tyłu mi do tej mocy doda, ale no nie udało się. I tak w sumie, że to 115 po tej 120 spalonej poszło, to jest no całkiem niezły wynik. No już więcej nie ma sensu próbować, no bo to będzie już takie tylko tracenie glikogenu, ATP z mięśni. Więc no teraz w sumie tylko martwy ciąg na ilość został, no bo 133 kg jestem w stanie maksymalnie włożyć na sztangę. Tylko, że ja robiłem z ławki, więc nie wiem, czy jest sens, żebym teraz próbował to robić z ziemi, czy z ławki sobie po prostu zrobić. Żyłować. Albo zrobię w sumie na dwie, chociaż nie, za dużo stracę sił. Albo pierwsza seria z ławki, potem druga seria z gleby. Tylko, że ja też no, za nisko ta sztanga będzie, bo jak ja no, na tych talerzach robię z ziemi, to tak jakbym miał ten normalnie minusowy, wiesz, jakbym robił na podejście jakimś na siłce normalnie. No dokładnie, jak cały czas robisz ławki, to jednak na podmaksy nie ma chyba co podchodzić pod... A nie mam żadnych podstawek właśnie, żeby to rzucić. Nie, bo w ogóle ty, no bo jak na przykład patrzyłem na tych gości, no nie? Bo tu jest ta ławka, jak ja robię z ławki, nie wiem czy mnie widać. Czekajcie, Danka. Ty, a weźmiesz mnie przy kamerze, zapomniałem, że masz mnie przy kamerze. To idzie do filmu. No tutaj jak, tak, no zobaczymy. Jak stoję sobie tutaj, no nie? Weź tak, żeby, no, widać mniej więcej, gdzie mam. No widać. No nie, tu jest, czyli jak patrzyłem na przykład, jak oni robią
na tych olimpijskich, tam nie wiem, jakieś powiedzmy martwe ciągi, no to oni też tangę mają mniej więcej tutaj, no nie? Tu się zaczyna, bo te talerze olimpijskie są większe, więc tak naprawdę to jest niewielka różnica, jeżeli chodzi o te moje 2 metry wzrostu, jak robię z ławki. Bo jeżeli robiłem tutaj normalnie sobie z ziemi, to przy tych małych talerzach, no ja mam w zasadzie, no muszę tutaj, tu zaczynam, no nie? Więc to jest strasznie nisko, tak jakbym robił jakiś minusowy ruch, no nie? Normalnie, więc... Teraz zrobimy z ławki. Zrobię na ile, zobaczymy ile razy. Zrobimy sobie tak, mniej więcej w przeliczeniach jest tak, że kolejne 10 kilo dorzucane to jest 2 powtórzenia mniej, no nie? Czyli przykładowo, jeżeli zrobię 106, jeżeli 106 powtórzeń, jeżeli zrobię 6 powtórzeń 133, no to 143 powinien mieć 4 powtórzenia, no nie? I tak dalej, czy 150, no i tak dalej. Także zobaczymy. Dobra, ile mam zrobić? Ile chcesz, żebym zrobił? 106. 106 powtórzeń? Mhm. Zgodnie z zapowiedzią. Już mi wypada. I czuję, że plecy. Plecy się da. 10, nie? Dobrze policzyłem? Mhm. Czyli myślę, że z 6 zrobię. 140 na 8. Chociaż martwy zaskoczył. 140 na 8. 150 na 6. 160 na 4. 170 na 2. I 180 byłoby na 1. No, wydaje się jak najbardziej sensowne. No niestety nie mam obciążenia, żeby to sprawdzić, ale są jakieś takie tabelki też do wyliczenia maksu, więc może zerknę, zobaczymy. Nie ma znaczenia. Ważne, że jest progres osobisty. W sensie w osobistych wynikach. No dobra, czy jestem zadowolony? No nie do końca, bo tutaj jeżeli chodzi o robienie rekordów, to ten, kto ćwiczy troszeczkę dłużej, wie, że w dużej mierze jest to też niestety forma danego dnia. No i tutaj tak jak gdzieś tam w przebitkach wspomniałem, już przy wyciśnięciu, no głównie chodzi mi oczywiście o wyciskanie na płaskiej, bo to był taki gdzieś tam legendarny mój cel jeszcze sprzed wielu lat. Już przy wyciśnięciu 110 kg czułem, że no nie ma za bardzo tej szybkości, nie ma tej mocy. Na ostatnim treningu przy 112 ta sztanga minimalnie szybciej poszła do góry, więc czułem, że będzie problem. Przy tej dyspozycji powinienem tak naprawdę uderzyć gdzieś tak w 118, bo te 120 no, było praktycznie no, niemożliwe. Więc straciłem trochę siły niepotrzebnie na tej 120, no i potem 118 już nie byłoby szans, żebym to zrobił przy spalonej próbie 120. Więc i tak dobrze w sumie, że te 115 się udało wycisnąć. Mógłbym sobie przedłużyć ten blok siłowy i te 120 zrobić, gdzieś tam dograć i nie wiem w sumie co, nie wiem co z tym zrobić. Bo czy jest to w sumie aż tak istotne na ten moment? No nie jest, bardziej to jest taki jeden z takich celów gdzieś tam w głowie, które od wielu lat siedziały. Do niczego mi się to tak naprawdę większego nie przyda. Jeżeli chodzi o przysiad, to w sumie 120 kg już przysiadłem pewnie z 2 lata temu. Tylko że było to z dużo gorszą techniką. Ja ogólnie mam spory problem z biodrami, ze spięciem bioder i ten zakres niestety jest bardzo mały u mnie, jeżeli chodzi o ruchomość biodra. Ale udało mi się poprawić technikę, nie zawijam już miednicy, więc no jak na mnie to jest naprawdę nieźle. Jeżeli porównam się do innych, no to jest tragedia. Jeżeli porównam się do samego siebie z przeszłości, to jest naprawdę dobrze i jestem z tego zadowolony. No martwy ciąg w sumie nigdy jakoś specjalnie nie narzekałem, całkiem nieźle mi to wychodzi. Oczywiście tak jak wam mówiłem, robię z ławki. Kiedyś robiłem z ziemi i to się wielokrotnie kończyło kontuzjami pleców, dlatego że po prostu mam za nisko i musiałbym mieć naprawdę talerze olimpijskie i ewentualnie jeszcze jakieś drobne takie podesty, żebym mógł normalnie sobie tę sztangę złapać i żebym nie musiał robić tego z poziomu minusowego tak naprawdę. No te 1,98 m wzrostu no nie pomaga, wiadomo, jeżeli chodzi o tego typu ćwiczenia. No ale dobra, już bez przedłużania tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli będę dalej chciał próbować wyżułować te 120, to pewnie gdzieś tam na grupie wrzucę ten klip, żeby tam się pochwalić. Napiszcie wasze wyniki w komentarzach, jeżeli oczywiście takie sprawdzaliście. Trzeba pamiętać, że żeby sprawdzać swoje one rep maxy, to już trzeba troszeczkę przećwiczyć, bo jest to dość ryzykowne.
jeżeli ktokolwiek z Was robił trening siłowy, jakiś plan siłowy, to na pewno wie, że jest to no, dość niebezpieczne, jeżeli nie ma się dopiętych takich fundamentów typu spinanie brzucha przy martwym ciągu, czy dobre spięcie łopatek, jak się wyciska i tak dalej, i tak dalej. Kontrola ruchu musi być naprawdę na wysokim poziomie. Tyle na dziś, trzymajcie się, owocnych treningów, do zobaczenia.